Dzisiaj opowiem Wam o lampach Newell Arta, ale powiem o nich w trochę innym sensie. Mianowicie, o samych lampach mówiłem. Są rewelacyjne, dla mnie stanowią teraz 99% oświetlenia sztucznego. Jeżeli gdziekolwiek wprowadzam oświetlenie sztuczne, mówię tu o sesjach profesjonalnych, portretowych, biznesowych na przykład, świecę tylko tymi lampami. Film świecę tylko tymi lampami. E, działają one świetnie, ale wprowadziłem do nich jeszcze pewną funkcjonalność, która sprawiła, też zresztą funkcjonalność rodem z Newella, która, która sprawiła, że naprawdę tych lamp się używa mi teraz znacznie lepiej. Pokażę Wam pewną sytuację. Zobaczcie. Mamy tu kuferek peli, i ten kuferek peli oraz dwie walizeczki z lampami zabieram na sesje, w których fotografuję coś lub filmuję. Przy użyciu światła sztucznego, w tym kuferku moi drodzy, mam zasilanie. Mam prąd do tych lamp, i to jest ta moja nowa funkcjonalność. Zobaczcie, mamy tu dużą ładowarkę w standardzie V-lock. Teraz są jeszcze nowsze, małe ładowarki, które do akumulatorów, dużych V-lockowych akumulatorów podłączacie kabelkiem, a więc nie potrzebujecie nie potrzebujecie tej dużej ładowarki. Natomiast mnie w tym kuferku mieści się system e, energetyczny dla dwóch lamp. Co to powoduje? Słuchajcie, są dwa akumulatory e, Newella. W ogóle powiem Wam szczerze, że Newella kiedyś nie znałem. Pierwszy akumulator, akumulator Newella kupiłem chyba do GFX 50R i wtedy przekonałem się, że on jest dobry. Z różnymi innymi zamiennikami miałem problemy, albo nie ładowały się w prawdziwej ładowarce tej systemowej, albo no różnie bywało. Natomiast z Newelem, Newel działał zawsze tak jak e, standardowy akumulator systemowy. Obojętnie, czy to było Sony, czy potem e, właśnie GFX, cały czas było super. Bo równolegle z gfx do którego pierwsze, pierwszego Newela kupiłem, używałem jeszcze Sony, potem dokupiłem do Sonego akumulatory. Cały czas teraz cały czas jestem na akumulatorach. Newela. Jak miałem GFX setkę, SK też byłem na akumulatorach Newella i teraz do setki też mam akumulatory Newella, ponieważ prąd z Newella jest ok. I teraz tak, akumulatory tego typu kosztują 500-600 zł różnie. To jest akumulator, słuchajcie, e, oczywiście w systemie V-mount, Ten system mocowania, który macie w lampie Newell Arta, co zaraz pokażę. Natomiast chodzi o to, że to jest akumulator 192 watogodzin, 13200 mAh i teraz ten 13200, napięcie 14,8, tu mamy, słuchajcie, mniejszy akumulatorek, ale zobaczcie, ten jest większy, ale płaski, a ten jest mniejszy, ale bardziej odstający, więc jest różnica. I słuchajcie, tu macie inne parametry, tu, jest, tu mieliśmy 13200 mAh, Perogodzin, a tu mamy 12,800, więc troszeczkę mniej. Natomiast czyli tu mamy 189,4 watogodziny, a tu mamy 190 watogodzin. I teraz tak ładujemy oczywiście w taki sposób. To są takie same akumulatory, jakich używacie do na przykład kamer dużych telewizyjnych, tak? Od razu się wyświetla. Oczywiście to trzeba podłączyć. Ta ładowarka ma swoje chłodzenie, więc nie dziwcie się cichym szumem wentylatora podczas gdy się będzie ładować. Natomiast najistotniejsze jest to, że te akumulatory dają naprawdę duży prąd. Do tego stopnia, że jeżeli lampę macie podłączoną na, tak jak zaraz Wam pokażę, na pilocie, czyli włączacie ją sobie przed konkretnym ujęciem, ostrzycie, kombinujecie ustawienia i robicie albo filmujecie, to. Przy filmowaniu macie 3-4 godziny pełnego świecenia. Przy sesji zdjęciowej to jest cały dzień pracy, tak naprawdę. Więc yy, w pewnym momencie wyładowałem, to znaczy, mam w bagażniku zawsze kable do tych lamp i ten system, żeby, żeby działał. Ale już tego nie muszę nosić ze sobą, ponieważ wolę wziąć ze sobą skrzyneczkę z tymi akumulatorami i dzięki temu pozbywam się kabli. I to jest nie do przecenienia, zwłaszcza jeżeli pracujecie na przykład właśnie nad portretem, nad makro, przyjeżdżacie szybko, stawiacie, nic Wam się nie pląta, nie szukacie gniazdek, zupełnie zmienia się komfort pracy. No i co? I parę godzin spokojnie to wszystko świeci, nawet z pełną mocą. Eee, słuchajcie, tu jest, wypinamy te akumulatory z tej, z tej eee, ładowarki. Ja Wam pokażę to dzisiaj na przykładzie którego zobaczymy, może tego małego, tego, tego płaskiego. Moi drodzy, tu mamy lampę Newell Arta. Tak, czyli ten panel okrągły, który już nieraz prezentowałem. Płaski, fajny do transportu, łatwy do umieszczenia na statywie, tak jak tutaj w tym momencie mam to zrobione. Wyobraźcie sobie, żebym chciał robić, powiedzmy, fotografię makro jakiegoś produktu. Mam taką wielką, neutralną powierzchnię świecącą, neutralną, co mam na myśli? Że niezłożoną z diod, które widać punktowo, jest po prostu mleczna szyba. I tym się różnią te lampy od wielu innych na rynku, gdzie przebijają te diody, które na przykład na błyszczących powierzchniach potrafią się odbić. To, że jest okrągła, jest świetne do portretu, bo w oczach mamy ładny, e, zaznaczony, ładny portrecik, więc, e, znaczy ładne kółeczko. Więc te lampy sprawdzają się dla mnie świetne. Ich moc z nawiązką nie trzeba więcej. E, powiem Wam tak, bo macie takie pytania: e, no to z jaką mocą można fotografować, ile to daje światła? Powiem Wam tak. E, fotografując aparatem średnioformatowym w studio ludzi, e, mam ustawioną czułość na maksymalnie 160 i czas 1,40 sekundy. To powoduje, że jest wszystko perfekcyjnie, czyli 160 aha, ważna rzecz, przysłona 4, więc tyle daje to światła. Mówię o świeceniu poprzez jeszcze płaszczyzny różne, bo to, to jest jeszcze za twarde światło, mimo wszystko, do portretu to potrafi być za twarde, więc jeszcze daję tutaj siatkę zmiękczającą, pokazywałem to już chyba nie raz, ale... Chodzi o to, że trzeba jednak troszeczkę to zmiękczyć. Do filmu trzeba zmiękczyć dwukrotnie, czyli jeszcze jakąś płaszczyznę, na przykład butterflyową, czy jakąś e, po prostu powierzchnię półprzejrzoczystą i dopiero siatkę i dopiero można świecić. To jest jednak mocne. Natomiast chodzi o świecenie, tak naprawdę źródło światła od głównego obiektu jest oddalone jakieś 4 metry. Więc to są takie warunki. E, dlatego jeżeli to mi wystarcza i daje takie parametry ekspozycji, to ja wolę to niż błyskanie, Dlatego że zdjęcia są po prostu bardziej plastyczne, można pracować na otwartej przysłonie. Jest fajnie, to jest, to jest to. I mamy kontrolę nad światłem, ale nieważne. Ważne jest to, słuchajcie, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Mianowicie, że tu mamy mocowanie na właśnie tego typu akumulator V-lockowy. Zobaczcie, tu jest to ten montaż V-lock. OK, od razu nam zaświecił się, ponieważ mamy lampę włączoną. Ja ją zresztą włączę. Zobaczcie, jakie to jest zgrabne. My możemy, to jest jasne: statyw oczywiście e, Avenger, ale teraz tak, patrzcie. Ustawiamy sobie jakąś tam powierzchnię świecącą. Tu chcemy coś fotografować. E, do tego wszystkiego dochodzi nam pilot. I teraz tak, pilotem włączamy, wyłączamy. To jest fajne. Oczywiście pilot jest standardowy w wyposażeniu tych lamp, ale zobaczcie, mam założone tu źródło światła, nie mam żadnych kabelków. Te kabelki są irytujące, tracimy na nie czas, potrafią się zaplątać, potrafią się po prostu. Brudzimy się od tych kabli, układając je i tak dalej. W momencie, kiedy wchodzimy z takim czymś, teraz ta lampa jest ułożona na 1% mocy świecenia. To jest 1% mocy jej świecenia. 1%. Teraz tak, oczywiście regulujemy wszystko z pilota. Zobaczcie. Teraz pokażę Wam e, zmiany temperatury. Powinna się ocieplić. Ociepliła się, prawda? Do 3200, że my doszli. Możemy dojść w górę, przez co ona jest fajna. Do, ona dochodzi do 5600 kelvinów. Przez to bardzo ładnie doświetla się nią do światła naturalnego. To jest bardzo fajne. Teraz moc świecenia. Czekajcie, muszę się przełączyć na moc świecenia. O. I teraz patrzcie, co się zaczyna dziać z mocą świecenia. Aż dojdzie do pewnie jakiegoś totalnego wypalenia, jest bardzo jasno. To naprawdę fajnie świeci eleganckim, lekkim światłem. Widzicie to na przykład, o, zobaczcie, jak sobie oświetlimy na przykład tło gdzieś tam z tyłu. Bardzo ładne, eleganckie źródło światła, ale ono się robi jeszcze bardziej eleganckie, jak mamy takie fajne źródło prądu, jak to w postaci tych akumulatorów. I teraz patrzcie, na hamę wręcz wypinam ten akumulator. Biorę drugi, ten mniejszy. On mam wrażenie, że jest troszeczkę lżejszy, natomiast i słuchajcie, i to, że podczas robienia zdjęć możecie mieć skonfigurowane lampy w taki sposób, że włączać się będą naraz, ustawiać naraz, y, możecie je oddzielnie włączać, wyłączać, więc to jest kwestia, jak sobie ustawicie. Jest to łatwe, przyjemne w użyciu, ale bez. Y, bez prądu w postaci kabelka doprowadzającego, doprowadzonego do lampy jest jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej. I Newell w ogóle, jakbym nas rozpieszcza pod tym względem zasilania, bo wypuszcza naprawdę nowoczesne akumulatory, szybko, dobrze ładujące się, natomiast są naprawdę super dobre. I teraz ja mam chydzia na punkcie sprzętu, który ma być dobry, markowy i tak dalej. Dla mnie, jeśli chodzi o prąd, Newell właśnie jest markowy. Te lampy są produkowane przez różnych producentów, bardzo podobne. Może nawet to jest ten sam producent, tylko jest różnie markowane, to nie wiem, nie wnikam. Widziałem bardzo podobne lampy z inną nazwą. Więc jak to w Chinach bywa, być może to jest tak robione. Natomiast chodzi o to, że Newell naprawdę daje radę. I to jest, um, odkąd mam te lampy, mam temat oświetlenia jasne. Mam jeszcze flesze, których czasem używam, bo trzeba. Warunki dynamiczna sesja, coś, ale w większości sytuacji 99% obecnie to już jest tylko oświetlenie LED-owe i co więcej teraz w postaci właśnie zasilania z akumulatorów e, tych V-Lockowych. Ja już nie mówię, że jeżeli ktoś na przykład filmuje, to ma jeszcze większą uciechę, bo te akumulatory pozwalają mu na przykład też bardzo długo zasilać kamerę. One mają wyjścia, tak z USB można zasilać e, kamerę, jeśli kamera ma taką opcję. Są też specjalne rozdzielacze tego prądu, tak, zakładane z tyłu na kamerę, które potrafią rozdzielić wam sygnał prądowy, jakby z tego akumulatora na wszystko, co potrzebujecie. Ogólnie chodzi o to, i to chcę Wam przekazać, żebyście się nie bali producenta Newell, jeśli chodzi o zasilanie. O zasilanie dlatego, że no, teraz na GFX-ie setce pracuje. I cały czas używam akumulatorów Newella. Mam dwa firmowe te, co było oryginalne z Korpusem, ale nie kupowałem absolutnie, ponieważ wiedziałem, że akumulatory Newella po prostu dadzą radę. Moi drodzy, więc tu nie trzeba akurat przepłacać. Chodzi o to, że te lampy Newell Arta to jest wersja duża z tym akumulatorem. No, to jest, to jest po prostu inna kultura świecenia. O, tak bym to powiedział. Jakbym to powiedział, o, tu sobie poustawiamy jeszcze, popatrzymy, jak to wygląda o moc. To teraz temperaturę zmienię na koniec. To jest fajne, że możecie przed każdym ujęciem zmieniać wszystko, przestawiać tak dokładnie, jak chcecie. E, możecie to robić z pilota, który jest malutki, zgrabny i to mają taką funkcjonalność, mają wszystkie lampy, ale to, że jest zasilanie z mocnych akumulatorów tego typu, jak tu, jak tu no to to jest rzecz nie do przecenienia. Ja zakochałem się w tym, że prąd przynoszę w walizce na plan. I to, że potrafi on cały dzień pracować i nie muszę mieć kabli, z czego się cieszę. Tyle, moi drodzy, o Newel Arta zasilanej akumulatorami v -lockowymi. i o tych akumulatorach, które... jasna, że taki system kosztuje, bo ładowarka 400 czy 500 zł, to 500 czy 600, zależy jaki model wybierzecie. Mówię o tu porządnych akumulatorach, naprawdę mocnych, bo są słabsze, lżejsze, mniejsze. Ale no chyba nie ma sensu. Doświecenia akurat chyba nie ma sensu, ponieważ na takim akumulatorze działam cały dzień. I to jest godne. Zainteresowania. Dobrze się na tym po prostu pracuje. Tyle, moi drodzy. Życzę mi świecenia, fajnymi źródłami światła. A to jest naprawdę wygodne. Cześć.